Witam Państwa bardzo serdecznie z rynku w Opolu. Tutaj trwają pieczołowicie przygotowania do 6. Wielkiego Śniadania Wielkanocnego, który już wystartuje dzisiaj o godzinie 11 tutaj na opolskim rynku. Jak widzimy, jest wiele stołów, jeszcze pustych, ale zostaną one zapełnione, a ja informuję, że będzie ich około 70. Będzie ich naprawdę dużo, a nowością w tym roku będzie to, że obcokrajowcy będą przygotowywać również swoje potrawy. Będzie to zatem kuchnia ukraińska, niemiecka, litewska, gruzińska, a nawet wschodnia czy afrykańska. Ważnym elementem całego tego wydarzenia będzie oczywiście przygotowanie żurku prezydenckiego, który przygotuje prezydent miasta Opola. Oprócz tego na ukraińskim stanowisku będą prowadzone warsztaty kulinarne, ale to śniadanie wielkanocne to nie tylko i wyłącznie posiłek, to również jest bardzo dużo atrakcji, różnych konkursów oraz warsztatów, które prowadzić będzie m.in. opolska Cepelia. Ale oprócz tego również będą konkursy m.in. na babkę wielkanocną, na stoły wielkanocne, a każdy uczestnik będzie miał okazję otrzymać skromny upominek od wielkanocnych zajączków, którzy będą tutaj chodzić i wspólnie będzie można z nimi na przykład zrobić zdjęcie. Także szanowni Państwo, godzina 9, do 11 pozostały 2 godziny niecałe, także serdecznie Państwa wszystkich zapraszamy, bo zaproszeni są wszyscy, żeby wspólnie świętować ten okres przed świętami wielkanocnymi.